na mnie spojrzałeś. Zero czaku, 5 zł. Widzowie, proszę pogratulować Pawełkowi wygranej nagrody dzbaniska roku. W tej kategorii nie ma sobie równych, zostawił resztę dzbanów daleko w tyle. Jeszcze raz wielkie brawa dla dzbana nad dzbanami. No, tak. Brawo. King. No właśnie, to jest to. To jest człowiek, który na siłę próbuje mnie zdyskredytować, który na siłę działa na polecenie Sławka. Przecież to nawet, ja to wam mówię, no niech cokolwiek przedstawi, że jest inaczej. Bo ty na mnie spojrzałeś. Sławuś każe i on cały czas się czepia mnie. Tyski, 5 zł. Ale co by nie mówić, z tych wszystkich, co nagrywali, lepiej wyszedł na szkolnej Meksyko Dżula z kamerą, przeszedł na swojej i ma prawko, kropka, i on powinien pierwszy iść w pochodzie na pogrzebie, bo jemu zawdzięcza to wszystko. Ale on nie pójdzie, bo on nie potrafi ludziom spojrzeć w oczy, bo on wciska im kit, jest dżentelmenem i tak dalej, ale nie potrafi z ludźmi się spotkać. On nawet streamy robi z 2-dniowym opóźnieniem. I tyle wam powiem. I taki King, odkąd tylko zerwałem ze Sławkiem, mnie atakuje. Nie wierzę się, wierzę. 5 zł. Towarzysz Wes w Pietka 207 z tym śledztwem może sobie najwyżej zatrąbić, tacy jak on to tylko potrafią walić z ucha i spały. Komuna, wódka i siewiera zniszczyły mu głowę. Wąsaty sum wszystkich straszy, aż ktoś mu światło zgasi. No niestety, i posłuchajcie, taki King wtedy, kiedy zerwałem ze Sławkiem, wtedy zaczął mnie oczerniać w internecie. Wtedy, kiedy mu powiedziałem i to mu powiedziałem, że ludziom wciska kit w sprawie krakowskiej i udowodniłem mu, że pomieszał fakty całkowicie, i zamiast przeprosić, schylić głowę i podziękować, że mu naprostowałem to wszystko, to zaczął po mnie jechać, bo puściłem się Sławka. I od tej pory cały czas jedzie. Przykleił się jak gówno do okrętu, do Olgierda i tam do ekipy, która w Białymstoku kombinowała. Nie zrobił praktycznie nic. Nic nie zrobił. Tylko się przykleił, bo on zawsze się przykleja. On zawsze chce być mężem sukcesu. Zawsze tak było. I tyle. Tyle mogę o tym człowieku powiedzieć. Wszystko to, co robi, robi na polecenie Sławka. A jeżeli nie na polecenie Sławka, to jest idiotą. To jest idiotą, a Sławek w tej chwili właśnie siedzi. Pije sobie szkoczką, czy tam jakąś inną. I tylko się śmieje. A ten przyznaje nagrody. Tylko King dobrze o tym wie, że ja miałem kontakt ze Sławkiem i że on miał kontakt ze Sławkiem i że ja wiem o tym, że miał kontakt ze Sławkiem. Byli bardzo dobrymi przyjaciółmi. O tym zapomniał. A mnie to wymawia. Może ja ci przyznam jakiś tytuł. Co? Cwaniaczku. Jak Sławek cię tam gdzieś troszeczkę, wiesz, przejechał, to co? No i dobra, i tyle. Jaki rozejm. Poprosił mnie Olgierdano, żeby się nie napierdalać między sobą. Ja powiedziałem: Olgierd, nie ma problemu. I to można ustalić kiedy. A on se później pozwalał cały czas. I pozwalał. I przyznawał jakieś kurwa tytuły. A teraz Piotruś, jak mu dzisiaj dziękował. Dziękuję ci, King, za wyróżnienie, ale nie zasłużyłem. Może tego redaktora to komuś innemu. Piotrek, kurwa, ile ty masz lat? 12, 10? 12, 10? Nie czujesz, kurwa, podstępu? Przecież to jest wredny, fałszywy typ. Przecież on już po tobie jechał. Dlaczego go nie zapytałeś o ten tytuł, który ci przyznał 2 miesiące wcześniej, no? Czemu o tym nie mówisz? Kurwa, tylko teraz tak gloryfikujesz i, no. A jeszcze 2 miesiące wcześniej przyznał ci tytuł i co? Zapomniałeś, kurwa? Przecież to jest wredny, fałszywy człowiek, no. I tyle.
mogę powiedzieć o Kingu. Siedzi w zamkniętym, zasłoniętym pokoju po ciemku i klika w tę klawiaturę. Klika. I raz na jakiś czas wypuszcza z siebie te opary, kurwa. I takich jak on jest jeszcze wielu. Wielu sprawozdawców. Kurwa, jak oni się na wszystkim znają. Powiem wam, przestałem już to słuchać i oglądać, bo mi się kurwa żygać chce. Żygać chce jak wszyscy teraz. Jacy to oni wszyscy mądrzy są. Proszę.